Muszę zacząć od tego, że się tu urodziłem. Tu chodziłem do szkoły, maturę robiłem w Mrągowie, studiowałem w Warszawie, byłem księdzem na Mazurach i ten kościół to jest mój tak zwany rodzinny kościół, bo przodkowie moi budowali ten kościół i ja tu byłem ochrzczony, konfirmowany. Ja wjechałem do Niemiec, ale stosunki do Mazur, do tych ziem rodzinnych nie przerwałem, a pozostały. No i myśmy utworzyli takie stowarzyszenie, które się nazywa po niemiecku Freunde Mazurens. To stowarzyszenie ma dzisiaj około 400 członków z wielu państw, z Niemiec, z Austrii, z Ameryki, nawet z Izraela. Jednym z wielu takich punktów naszego działania było i jest ratowanie tego kościoła. Więc pierwsza to była wieża, potem żeśmy organy, które się okazały, są bardzo słynnej firmy Terlecki z Elbląga. Tam nikt nam nie chciał pomóc, bo stwierdzili, że ten kościół jest zabytkiem pod ochroną, ale myśmy te organy wyremontowaliśmy. 2 lata temu odbył się tam taki pierwszy koncert, remont tych organów i około 40 tysięcy też euro, co stowarzyszenie same pokryło. Wir wollen Freundschaften schließen mit unserem Nachbarland. Wir wollen die Versöhnung fördern und Brücken der Freundschaften bauen. Und das ist uns jetzt in den letzten 10 Jahren auch schon sehr gut gelungen, weil wir mit den Schülern vieler Schulen, in denen Deutsch gelehrt wird, zusammenarbeiten. Weil bei den Alten ist es schwer, nochmal, dass sie umdenken. Die Kinder sind noch nicht so beeinflusst. W tym roku ten kościół jako budynek, obchodzi 140, równo 140 lat. I nasz pomysł był taki, żeby coś zrobić, żeby włączyć, raz, że myśmy przyjechali z grupą, ale też zaangażować i artystów, i śpiewaków, i chór, i tak dalej, w tak zwane Międzynarodowe Dni Muzyki w Arpunach, które za 10 minut się rozpoczną. Also wie gesagt, die Kirche haben wir ja vor 10 Jahren, also hier vor dem Verfall, gerettet. Und im letzten Jahr ist es uns eingefallen, dass die Kirche 140 Jahre alt wird. Man versucht immer irgendwas zu rechnen und dann sagt man sich immer, was ist jetzt irgendwie mal ein Anlass, wo man vieles zusammenfassen kann. Und dann haben wir gesagt, es lohnt sich nicht, jetzt nur einen Tag Musik zu machen. Dann machen wir doch 2, dann machen wir 3 Tage und dann sind 4 Tage draus geworden, weil wir so viele Künstler haben, die wir angeschrieben haben und die uns alle zugesagt haben. Und die mussten wir jetzt alle zurück, also berücksichtigen. Und das ist jetzt so, dass wir diese Deutschen, Polnischen und auch aus der Ukraine hier Künstler eingeladen haben. Bardzo dziękuję wszystkim Polakom za olbrzymie wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Bo to jest wspaniale i ja myślę, że to wsparcie Polaków jest wzruszające dla mnie. 4 miliony Ukraińców tu mają wsparcie, szczególnie kobiety i dzieci. Bardzo dziękuję też wszystkim Polakom i dziękuję Pani. To jest znak przyjaźni ukraińską dla ukraińsko-niemieckiej przyjaźni. Bardzo dziękuję i jeszcze raz zapraszam. Dziękuję.